Za mną z otwartą maską stoi nowy Aston Martin Vanquish Volante. To prawdziwe luksusowe kabriolet z 6-litrowym V12 ustawionym dla zrównoważenia masy z przodu i z tyłu za przednią osią, jak najbliżej centrum auta. Z tego samego powodu skrzynia biegów zamontowana jest z tyłu. Dzięki temu auto jest bardzo dobrze wyważone. Silnik ten ma 573 konie, pozwala rozpędzić się do setki w 4,1 sekundy, a więc całkiem szybko. W samochodzie tym zastosowano też wiele rozwiązań, które mają zmniejszyć jego masę. Jednym z przykładów jest na przykład wał napędowy wykonany z karbonu. Wszystko po to, żeby uszknąć kolejnych kilka kilogramów. Astona Martina Vanquisha Volante można mieć za 290 tysięcy euro. Dostępne są tu również wersje Q, w ramach których można zamawiać różne kolory tapicerki, kolory lakieru i wiele innych detali, które pozwalają uczynić ze swojego auta jedyne w swoim rodzaju.